Jak zarobić 15 milionów? Czyli recepta, jak się robi numery w Ameryce. No przede wszystkim trzeba przyjechać do Ameryki i nazywać się Muhammad Muhammad. Trzeba mieć syna, który ma na imię Ahmed, a na nazwisko Muhammad. Trzeba mieć żonę, która chodzi w chustce. No i trzeba złożyć o wszystkie papiery do państwowych agencji, żeby uzyskać wikt i opierunek. No i zamieszkać w Ameryce. Po pewnym czasie, jeżeli się okazuje, że syn ma skłonności inżynieryjno-techniczne, potrafi tam składać jakąś elektronikę, to trzeba poprosić Ahmeda Muhammeda, żeby on tam zrobił zegarek. No oczywiście musi być zegarek, musi być w eleganckiej walizeczce, oczywiście musi tykać i oczywiście musi mieć druty w środku. Ktoś może powiedzieć, że to ze złośliwości wygląda jak bomba. Oczywiście to nie jest ideą tego, to jest po prostu zegareczek zrobiony rączkami młodego przyszłego inżyniera. No i wtedy trzeba wziąć ten zegareczek, tą na pewno nie bombę, i zanieść do szkoły. Iść do szkoły i pokazać nauczycielowi od zajęć technicznych, że ma się taki zegareczek. No nauczyciel to z reguły powie: słuchaj chłopcze, to wygląda jak bomba. Chłopiec oczywiście mówi, że nie, to nie jest bomba, to jest zegareczek jego pomysłu, jego patentu. Nauczyciel mówi: no tak, ale wziąłeś środek z zegarka ze sklepu elektronicznego na rogu, wziąłeś walizeczkę, która wygląda jak bomba z Armii Zbawienia, druty poskładałeś, przekładałeś, w zasadzie to nie jest praca, prawda, praca, ale nie pokazuj tego nikomu. No, chłopiec powiedział, że nie pokaże, no ale poszedł na lekcję historii, nauczycielka gdzieś tam wyszła, no on podłączył to do sieci, nauczycielka przyszła, się spytała: słuchaj chłopcze, co to jest? A on mówi: a nie, to taki mój pomysł jest, sam zrobiłem zegareczek. A ona mówi: nie, to wyłącz to wszystko. No i zaczęło to bipczeć. No to ona już na pewno kazała mu wyłączyć, bo się trochę przestraszyła, nie było ewakuacji ani nic. No ale tam troszeczkę zamieszania było. Poszła do dyrektorki, dyrektorka mówi, no to trzeba zadzwonić na policję. Zadzwonili na policję, przyjechali, skuli go w kajdankach, zabrali, nie dzwonili do rodziców, zawieźli do jakiegoś takiego sądu, gdzie do poprawczaka wsadzają. No i się zaczęła awantura. Sędzia powiedział, że to jest niewinny żart, że to jest w zasadzie, to nie jest żart, przepraszam, ale to jest zdolny chłopiec. No i wypuścili go. No wypuścili go i afera się zrobiła. Na Twitterze zaczęli się rozpisywać, jaki to on wspaniały jest, że to jak zwykle to nie jest żadna prowokacja, to nic do bomby nie ma wspólnego. To kompletnie jest tylko wredność, rasizm i bezwzględność białej rasy. No, oczywiście czerwony Obama powiedział: tak, chodź chłopcze do Białego Domu, do Czerwonego Domu w sumie w tym czasie. No i wyróżnił go, że to jakie to myśl techniczna, że myśl arabska to ma tysiące lat, że wymyślili wszystko, co tylko można do wymyślenia, to biała rasa zawdzięcza muzułmanom i Arabom. No, tak się wtedy przedstawiał ten Obama. Rodzina chłopca oczywiście zaskarżyła na 15 milionów, tak jak wspomniałem, wszystkich naokoło, łącznie z burmistrzem miasta, łącznie z szefem policji, łącznie z dyrektorką szkoły, z reporterami, z ludźmi z telewizji, z ludźmi z radia. Kogo się tylko dało na 15 milionów, no taka równa sumka to dobrze wygląda. W międzyczasie tam ci książątka z tego Kataru w ramach uznania powiedzieli: chodźcie do nas, co będziecie w tej Ameryce dziadowskiej, rasistowskiej mieszkać, przyjedźcie do nas. No oni się wybrali, mówią: no tak, oczywiście pojedziemy do Kataru. No i znowu pojechali, wykorzystali tamte pieniądze z tego Kataru. Niedawno wrócili znowu do tej rasistowskiej Ameryki, niby że tęsknili do rodziny, czyli ile w tej rodzinie jest w tej Ameryce. No ale powiedzieli, że do Kataru wrócą jeszcze, do Kataru jeszcze wrócą. No i teraz na dzień dzisiejszy jaka jest sytuacja z tą sprawą sądową. Sąd powiedział,
idiotyzm, kretynizm, nie ma żadnych podstaw prawnych, żeby zaskarżać wszystkich naokoło o zniesławienie, szczególnie tych Ben Shapiro, to jest taki żydowski republikanin, taki prawicowy, krytyk w sumie całej tej strony muszlimskiej, arabskiej. Ben Gleck to jest taka postać radiowa, telewizyjna, który jest też tam prawicowo i on nie ma szału na temat tych wszystkich wariackich pomysłów dzisiejszej lewicy amerykańskiej. No i tak się skończyło. Odrzucili wniosek, znaczy odrzucili sprawę. Sąd powiedział, że sprawa była bezpodstawna, no to oczywiście wtedy koszty idą na stronę oskarżającą. No i teraz wygląda na to, że ten cwaniactwo wygrania tych 15 milionów za pomocą takiego triku idiotycznego, które by było popierane przez tych prawników, no to ten Muhammad ojciec i Ahmed Muhammad będą mieli zobowiązania, najprawdopodobniej nie zapłacą tak czy inaczej, no bo nie mają pieniędzy. Także jeżeli wam się ta historyjka podobała i chcecie słuchać jakieś podobne, często humorystyczne, ale bardzo często poważne sprawy głosu z Ameryki, to subskrybujcie, dawajcie kciuki, dawajcie plusiki. Przy subskrybowaniu naciskajcie, tam jest taki dzwoneczek, to będziecie dostawali powiadomienia o następnym filmie. No i na razie, do następnego.